tu Kinga. Jadam. A dzisiaj robimy lody musowe. Dokładnie tak jak powiedziała moja córeczka. Dzisiaj będziemy testować takie gotowe foremki na lody. Na przykład mamy tutaj z jednorożcami. Będziemy robić to na początku z takich gotowych musików, ale też polecam, żeby zrobić na przykład samemu jakiś taki mus, banan plus jakiś owoc, teraz truskawki, później wiśnie. Kiedy waniliowy będziemy robić? Zobaczymy. Na razie będziemy robić z takiego gotowego. Poczekaj. Musisz? Dobrze. Po troszeczku nalewaj. Tu bliżej. Po tej stronie są takie. Po tamtej stronie są zielone, dobra? Gdzieś tyle. O. Dobra, mogę już zatknąć? Poczekaj chwilkę, dobra, możesz zatknąć. Tu już nasze pojemniczki są napełnione, teraz wsadzamy je na mniej więcej dobę do zamrażarki. Później będziemy testować, jak to wyszło z takich gotowych musików, takie lody. Podobnie by wyszło właśnie, tak jak wspominałem, z gotowych, jakbyś się samemu przygotowała mus, właśnie jabłuszka, na przykład z jakimiś truskawkami, wiśniami lub innymi ulubionymi owocami. Więc zobaczymy się za chwilkę. Już minęła doba. Tak, i mamy już pełni zamrożone lody następnego dnia. Jak to na przykład tak w rękach troszeczkę rozgrzać przed wyciągnięciem. Bo nie zganiesz, przymarzł. O. To spróbuj powiedz, jak ci smakuje taki lód z musu. Smakuje jak mus. Jak mus owocowy. Moim zdaniem warto właśnie coś takiego przygotowywać tu, bo ty wyciągam, tylko też mi przymarzł. Moim zdaniem warto coś takiego dzieciom przygotować. Najlepiej, tak jak wspominałem, samemu zrobić, tak, oczywiście. Najlepiej samemu przygotować mus, ale takie gotowe mają dobry skład. Jak sprawdzam, tylko owoce są w składzie takich gotowych musów, więc na pewno takie coś jest szybkie do przygotowania, łatwe, no i na pewno efektowne. Tutaj pokaż mi tego swojego loda. Można tak ułożyć musy dwa kolory, wtedy też jest dwukolorowy lód. Można na przykład nawet na przemian jakieś, nawet do trzech kolorów spróbować takie coś zrobić. Tak? Czy jak się nam skończą te wszystkie, to będziemy mogli zrobić wszystkie dwukolorowe czy trzy? Oczywiście, zrobimy takie. Wszystkie takie. Dobrze, dobrze. Czyli podoba ci się taki sposób samemu robienia lodów? To na pewno będziemy coś takiego przygotowywać, więc polecamy? Jak się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne pomysły na przygotowanie takich domowych lodów, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej!